Siemanko, witajcie. Dzisiaj rozpakowujemy paczuszkę, która przyszła do mnie z Czechów aż. Katsumi Bukugo sobie zamówiłem z Hero Academia. My Hero Academia, zaraz zobaczycie, jak to pięknie wygląda. Oczywiście nie wątpicie, że to nie jest to, co zamówiłem, bo ja się nie bawię w takie Hero Academie. Ja jak już coś japońskiego zamawiam, to musi to być tylko i wyłącznie ta pani w tle. Zamówiliśmy Godzillę po raz kolejny. No tu mamy rachunek. Elegancko. Mamy tu trzy figurki popowe. Miałem popów nie kupować. Już kiedyś Monia mi powiedziała, że hej, ale popów nie będziemy kupować. W tle możecie gdzieś ją słyszeć, bo umiera sobie powoli. A ja dobrze ją ubezpieczyłem i czekam na jej zgon. Dobra, mamy trzy fiksy, rozpakowujemy po kolei. Lecimy za koleją. Kochający chłopak, tak. To są figurki, które zamówiłem miesiąc, na nie czekałem ponad, bo zamówiłem je przed premierą jeszcze. I czuję, że są dość ciężkie. Więc to może być fajne. Dużo folii bąbelkowej, dużo folii. Mamy jedną, Godzillę. Z 1954 roku. Znaczy, no nie jest aż tak stara ta figurka. A tutaj nieładnie, bo się otwarło coś. Chyba ją trochę zgniotło. Ale figurka chyba cała, tak jest. Mamy drugą Godzillę z 1999 roku. W tle Monia. Umierająca. Już niedługo, już troszeczkę kupimy z ubezpieczenia PS5 Pro. Także nie martwcie się, będą streamy z PS5 Pro i może w końcu zainwestuję w jakiś sprzęt do przechwytywania z PS5. To mi się zgniotło, to mi się nie podoba, chociaż ja to wiecie, i tak tego w pudełkach trzymał nie będę. Tak, dokładnie. I kolejna figurka, czyli Godzilla z 1984 roku. No i lecimy po kolei. Lecimy od najstarszej, czyli tej pierwszej z 1954. Jest to Popik. Sami widzicie, ładne te pudełka teraz robią, takie świecące, kiedyś takie nie były. Dobra, jebać pudełko, kogo to interesuje, pudełko i tak pójdzie, może nie do kosza, ale do piwnicy. Okej, to są spore figurki, one są mniej więcej takiej wielkości jak te popy. Więc zaraz sobie je porównamy. Jezu, jaka ona jest słodka, urocza, spójrzcie na nią. I trzyma samolocik w ręce. Ja pierdolę, jakie to jest urocze. Prześliczna jest i strasznie jest ciężka, jeśli mam być szczery. Trochę to waży. Tak, zabija samoloty, a raczej ludzi. Przerywając, mamy pierwszą. One są takiej samej wielkości jak te popy z Godzilli. Z Monsterverse'a, ale ta jest prześliczna i ten samolocik, spójrzcie na niego. Przepiękna jest. Dobra, lecimy z następną. Godzilla z 1984 roku. Czyli to jest, podejrzewam, Return of Godzilla. Tak to się nazywało, Return of the Godzilla. Film przynajmniej tak się nazywał. A, tu się otwiera, dobra. Ta też jest urocza, nie tak urocza jak ta pierwsza z samolocikiem, ale ta również jest śliczna. Spójrzcie na tą piękność. Kurwa, łap ostrość. Muszę trzymać na środku, ten telefon bardzo dobrze łapie ostrość, ale tylko na środku, jak się go trzyma. Prześliczna jest. Mój Boże. Urocza. Kładziemy ją tu, położę wam ją, o, w ten sposób wam ją położę, żebyście widzieli, jak one wyglądają w porównaniu do, o, tych Godzillów. Są mniej więcej tej samej wielkości. No i dobra, jedziemy z tą z 1990 roku. Jeszcze jest jedna w tym paku, ale jej nie zamówiłem, bo już była niedostępna. Potem była dostępna, ale stwierdziłem, że w sumie najmniej mi się podoba, więc mam ją gdzieś. Jest to Godzilla, Shin Godzilla z 2016, ale szczerze wygląda tak sobie. No i mamy ostatnią mistrzynię z żółtymi zębami, z różowym kołnierzykiem, nie wiem jak to, z kolcami różowymi.
Ale bardzo dużo mają szczegółów te figurki, naprawdę wyglądają prześlicznie. Chociaż te zęby są trochę za jasne, bym rzekł. Ale ogólnie szczegóły są bardzo, bardzo duże tych figurek. Jak na popy, to jest coś naprawdę bardzo fajnie zrobionego. No i dobra, i mamy. Jeszcze wam dorzucę później, jak szczoją na półce, ale są przepiękne. Kolejne trzy klocki do kurzenia się na półce. Trzymajcie się i do następnego filmu. Hejo. No i tak wyglądają na półeczce. W tle macie wszystkie VHS-y z Godzillą plus niekończąca się opowieść. Muszę ją przenieść w końcu. Ale tak wyglądają na półce. Jedna ma problem z balansem. Chyba ma uszkodzony błędnik troszeczkę. Ta lubi się przewracać do przodu. Ma po prostu za ciężki łeb. Jest wypchana wiedzą i dlatego. Ale wyglądają świetnie. Prześliczne są, przesłodkie i przeładne. Więcej zobaczycie na Instagramie. Link w opisie i subskrybujcie, lajkujcie, jebnijcie w dzwona. Hejo!